tygodniu informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu, dlatego wątpliwości warto skonsultować z ekspertami. Nazywam się Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Pandemii koronawirusa towarzyszy pandemia dezinformacji. Niestety ta druga również niesie za sobą groźne skutki. Fałszywe informacje i błędne interpretacje faktów mogą sprawić, że walka z COVID-19 i jego następstwami będzie utrudniona. Jak powstają pandemiczne fake newsy? W jakie wierzą Polacy? Kto jest odpowiedzialny za ich rozprzestrzenianie i co najważniejsze, co możemy z tym zrobić? Odpowie nasz dzisiejszy gość. Jest nim doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek jest członkiem Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. Zajmuje się też ekspertyzami m.in. dla sądów czy stacji medialnych. Halo, halo Jacku, czy mnie słyszysz? Słyszę cię bardzo dobrze. Cześć. Porozmawiamy o pandemii, tylko że pandemii dezinformacji, która towarzyszy pandemii COVID. Ostatnio Reuters Institute opublikował takie badania, które pokazują, w jaki sposób powstają fake newsy. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że ta infodemia, o której mówimy, jest w dużej mierze efektem takiego samodzielnego poszukiwania treści, czyli ludzie wierzą, że są sprytni, że są dobrze wykształceni, więc sami poszukują w dobie takiego upadku autorytetu, sami poszukują różnych informacji, a jeżeli sami poszukują różnych informacji, no to zaczyna się problem, ponieważ najczęściej jest tak, że oni te informacje dobierają w taki sposób, żeby potwierdzić swoje emocje. I wtedy zaczynają się właśnie dziwne sprawy. Więc Reuters Institute wziął taką dużą próbkę i później wybrał taką losową część do tego, żeby sprawdzić, jakie treści właściwie funkcjonują w tych fake newsach. I zauważmy, że prawie 2/3 tych treści jest zrekonfigurowane. Co to znaczy? To jest tak, że mamy część prawdy i część informacji fałszywych, więc albo jest tak, że treści wprowadzają w błąd, czyli my widzimy coś, ale to jest zupełnie inaczej opowiedziane, czyli jest w innej ramie poznawczej, albo ten kontekst jest fałszywy, czyli widzimy jakieś prawdziwe zdjęcie albo prawdziwy tekst, ale jest to podane w zupełnie innym kontekście. I to powoduje, że czasami te fake newsy, które widzimy, opierają się na jakiejś tam naszej szczątkowej wiedzy, że kiedyś coś wiedzieliśmy, że coś takiego może być, i to sprawia, że my trochę bardziej się otwieramy, tak? Jesteśmy mniej odporni na tego typu wirusy informacyjne. Rozumiem, a które fake newsy cieszą się większym zainteresowaniem? Te rekonfigurowane, czy te stworzone od nowa? Czy coś wiadomo na ten temat? Trudno jest coś stworzyć od nowa, żeby to było zupełnie wiarygodne. Wy oczywiście nawet takie rzeczy jak kwestie związane z władzą reptilian, one nie były stworzone od nowa, tylko najpierw musiały być filmy o jaszczurach, które przylatują na Ziemię i tak dalej. To jeszcze wyjaśniając, reptilianie to jest taki fikcyjny gatunek gadów pozaziemskich, które według niektórych teorii spiskowych próbują przejąć kontrolę nad naszą planetą. Zawsze musi być jakiś podkład, który powoduje, że zaczyna się takie domino wymyślania. Więc te teksty rekonfigurowane, one są trochę bardziej wiarygodne i przez to, że są bardziej wiarygodne, no to częściej są oczywiście, częściej są powtarzane, więc można powiedzieć, że to jest taki bardziej, że my jesteśmy na nie trochę mniej odporni ze względu na ten element prawdy, który się w nich zawiera. No ale trudno powiedzieć o prawdzie, skoro to jest jakiś tam styk z realnością, który powoduje, że wszystko działa gorzej, tak? No bo jeżeli mamy ziarnko prawdy w kłamstwie, to znaczy, że to jest jeszcze gorzej, no, bo tak to łatwo jest powiedzieć, wiesz, to jest wszystko fałszywe. Dobra, to powiedz mi, w jaki sposób można odróżnić jeden fake news od drugiego? No, bardzo często jest tak, że mamy podane w tej sfabrykowanej treści jakąś fałszywą stronę. No, czyli widzimy, że jest jakiś instytut i wystarczy sobie wpisać, czy ten instytut istnieje, czy nie. Albo podajemy jakieś źródło linkowania i to jest jedna strona, która jest fałszywą stroną jakiejś gazety. Więc wystarczy trochę bardziej pogrzebać, czyli mieć jakikolwiek wysiłek krytyczny,
założyć jakikolwiek wysiłek krytyczny przy poszukiwaniu informacji, żeby w miarę szybko wykrywać te fake newsy. Jeżeli mamy zdjęcia, zapiszmy to zdjęcie, wrzućmy w wyszukiwarkę zdjęć. Zwykle się okaże, że to zdjęcie jest przed 5 miesięcy albo 5 lat, albo ileś tam jeszcze wstecz i zostało one włożone w zupełnie inny kontekst. Tak było na przykład z tymi zdjęciami dotyczącymi zanieczyszczenia Wisły. Pokazano dwie rzeki, które się krzyżują i podobno to były rzeczy związane z wypuszczaniem ścieków do Wisły, to było zupełnie naturalne zjawisko, więc jeżeli ktoś by sobie sprawdził to zdjęcie, czy ono wcześniej funkcjonowało w mediach, to mógłby zobaczyć prawdziwy kontekst. Więc to jest bardzo ważne, że dzisiaj mamy proste narzędzia do tego, żeby sprawdzać te fake newsy, czyli żeby robić taki podstawowy fact-checking, ale jeżeli jesteśmy emocjonalnie zaangażowani po której stronie, no to właściwie przyjmujemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Przecież my nie mamy żadnego interesu, nie przypuszczamy najczęściej, że ktoś jest naszym przyjacielem. Jeżeli puszcza coś na Facebooku albo w jakimś innym medium społecznościowym, to żeby mu nie wierzyć. Oczywiście, czyli powinniśmy weryfikować informacje. I teraz pytanie, w którym medium społecznościowym najwięcej tych fake newsów się pojawia? Ja bym tak strzelał, że na Twitterze, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem żadnych statystyk. Czy można coś na ten temat powiedzieć? Są jakieś badania? Trudno powiedzieć, ponieważ u nas na przykład Twitter jest opanowany bardziej przez dziennikarzy i polityków, a na Zachodzie jest trochę inaczej. Tak więc w zależności od tego, czego dotyczy fake news, to może być to zarówno Twitter, jak i nie wiem, Instagram, jeżeli chodzi o diety, jak i Facebook. Ale jeżeli byśmy sobie popatrzyli na taką zasięgowość, to wydaje mi się, że ten Facebook w przypadku zwykłych ludzi i celebrytów ma bardzo dużą popularność, a jeżeli chodzi o polityków i taki rodzaj czarnej propagandy, no to Twitter oczywiście tam króluje, dlatego że są to krótkie informacje i w krótkich informacjach zwykle nie podaje się argumentacji. Oczywiście. Nie tylko to są jakieś opinie. Oczywiście. Właśnie powiedz mi, kto jest głównie odpowiedzialny za rozprzestrzenianie fake news? Jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie fake newsów, no to mamy albo zwykłych ludzi, którzy stają się zaangażowani w jakąś sprawę, albo celebrytów. No ale powiedzmy, że celebryci to są tacy zwykli ludzie, tylko myślą, że bardziej się znają, bo wiele osób ich pyta o różne zdania. To jest charakterystyczne, że te celebryckie fake newsy, one dużo częściej budzą większe zaangażowanie i mają większą widoczność. Teraz widzimy taki news, który został upubliczniony przez aktora Woody'ego Harrelsona, świetnego aktora zresztą, no i on to udostępnił na Instagramie swoim. No wiadomo, że to jest gwiazda seriali o zombie, więc na pewno zna się tutaj na różnych takich przypadłościach ludzkich. No i on ostrzegał śledzących go fanów o efektach technologii 5G i udostępnił wideo z takimi słowami, że no to właśnie teraz Chińczycy ściągają anteny 5G. A to było prawdziwe zdjęcie z demonstracji w Hongkongu, kiedy studenci po prostu obalali śledzące ich kamery, tak, po to, żeby nie zostać rozpoznanymi podczas protestów. Czyli to jest taki typowy przykład rekonfiguracji. Mamy jakieś realne zdjęcia, widać, że tam są prawdziwi ludzie, że coś tam się realnego dzieje, ale jest zupełnie inny kontekst. Trudno powiedzieć, dlaczego ludzie umieszczają coś takiego. Być może niektórzy wprowadzają w błąd, być może niektórzy widzą sam taki urywek, sam taki footage medialne i opisują go w ten sposób, jak sobie wyobrażają, że może wyglądać rzeczywistość. Skąd mogą brać się błędnie interpretowane treści, nie tylko przez celebrytów, ale też polityków? Czy to jest kwestia niezrozumienia faktycznie tego tematu, o którym się wypowiadają, na który temat się wypowiadają? Czy to jest bardziej kwestia, nie wiem, jakichś innych celów? Jest kilka grup, które można powiedzieć są odpowiedzialne za rozmaite fake news. Pierwsza grupa to są zwykli ludzie. I ci zwykli ludzie mogą albo po prostu nie rozumieć pewnych rzeczy i szukać najprostszego wyjaśnienia i dochodzą do takiego wyjaśnenia i dużo bardziej czujemy się
rzeczywiście w prawdzie, kiedy mamy poczucie, że nie daliśmy się oszukać Big Farmie albo jakimś lekarzom, którzy biorą ponoć pieniądze za kwalifikacje covidowe albo jeszcze coś innego. Czyli to jest takie, mamy wtedy takie poczucie wyższości. To jest tak, jakbyśmy coś odkryli i doznali pewnej iluminacji. Więc pierwsza rzecz jest taka, że mamy wtedy lepszą samoocenę. To są bardziej przyczyny niż cele, tak, w przypadku okay. zwykłych ludzi. Okay. Jeżeli mamy pewne doświadczenie, na przykład chorzy są w szpitalach i my nie widzimy tych chorych, to mówimy, hej, zaraz, mówimy o pandemii, przecież ja tutaj nikogo chorego nie widziałem. Tak więc brak pewnych metod podejścia i brak zaufania do procedur zbierania informacji powoduje, że ludzie opierają się na zwykłym swoim doświadczeniu, mikry najczęściej, no i mówią, przecież tego nie ma, tak? Można sobie wyobrazić również, że ludzie by zaczęli mówić, nie ma przecież żadnych mikrobów, czy bakterii, czy wirusów, ponieważ ja ich nigdy nie widziałem. No ale powiedzmy, że tutaj szkoła to załatwia wcześniej. Więc to jest taka przyczyna związana z emocjami, potwierdzanie swoich emocji i swoich niepokojów. Musimy mieć pewien rodzaj osobowości, który sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na tego typu myślenie. I to dotyczy tych zwykłych ludzi. Czasami jest też tak, jak w przypadku antyszczepionkowców, że są osoby, które są bardzo dotknięte na przykład przez choroby dzieci i one szukają sensu w tym wszystkim, szukają jakiejś przyczyny, jakiegoś mechanizmu, jakiegoś wytłumaczenia, jak to się dzieje, że inne dzieci są zdrowe, a moje są chore, prawda? I wtedy, jeżeli znajdziemy jakiś mechanizm, którego możemy się uczepić, który sprawi, że będziemy mogli kogoś winić, że znajdziemy kozła ofiarnego, to wtedy też załatwią to jakieś nasze emocje. Rozumiem, ale tak? szukając przyczyny, powinniśmy raczej pytać naukowców, a nie celebrytów. Dlaczego jest tak, że ludzie bardziej ufają celebrytom niż naukowcom? Dlatego, że mają dużo silniejszą relację z celebrytami. Tak? Czyli ci celebryci poświęcają im uwagę, są blisko, jesteśmy w ich domach, jesteśmy w ich sypialniach, mamy taki rezonans emocjonalny, natomiast naukowcy mówią dziwnym językiem, trudno powiedzieć, czy ich coś obchodzi, właściwie są często niedostępni, bardzo źle mówią i to jest częste przypadłość, zwłaszcza w Polsce, że nie chcą rozmawiać normalnie, a lekarze to już w ogóle, oni tylko jak się przychodzi do lekarza, to przecież 4/5 czasu lekarz poświęca na wypełnianie różnych elementów biurokratycznych, a nie na pacjenta. Więc jeżeli mówimy o pewnej relacji, poczuciu bezpieczeństwa, celebryci dają i zaufanie, tak, i przez tą bliską relację powodują takie zjawisko wiarygodności, tak, w tej relacji. Naukowcy tego nie dają, są zimni, dalecy i dzisiejszy przekaz medialny jest raczej emocjonalny niż racjonalny. Myślenie racjonalne wymaga wysiłku, a wiadomo, że wysiłek nie jest zbyt przyjemny, zwłaszcza w takich sytuacjach, na których my się nie znamy. Czyli apel do naukowców, żeby wychodzili bardziej do ludzi, żeby rozmawiali o tych najważniejszych kwestiach. Ja tutaj mam jeszcze kolejne pytania. Powiedz mi, ale jeszcze chciałem powiedzieć, tak? bo to byli zwykli ludzie, ale mamy również czarny PR, tak? Czyli niektóre firmy mogą się wzajemnie oskarżać o różne rzeczy. Mamy również polityków, którzy bardzo często posługują się fake newsami, sfabrykowanymi danymi albo po prostu oskarżeniami, które są wypowiadane w trybie przypuszczającym i to po to, żeby coś ugrać, prawda? Czyli jeżeli chcemy mieć, powiedzmy, chcemy zdobyć taką grupę wyborców Konfederacji, którzy są nastawieni wolnościowo i uważają, że nie trzeba nosić maseczek ani się szczepić, no to wtedy mówimy, nie, właściwie te szczepienia to nie są takie potrzebne. Więc bardzo dużo tych politycznego wsparcia fake newsów powodują doraźne interesy, tak? I to jest to drugie źródło. No i trzecie źródło jest takie, że takie fake news bardzo często są informacją, która wydaje się ekskluzywna, tak? I część mediów, zwłaszcza tych niezależnych, rozpuszcza rozmaite fake news albo daje posłuch różnym ludziom, którzy rozpowszechniają tego typu informacje i mamy wtedy wrażenie, że jesteśmy w ekskluzywnym gronie, które wie coś więcej, które coś przejrzało. Rozumiem. Tak, takie trzy rozumiem. Elementy. W takim razie zobaczmy, w jakie fake newsy wierzą Polacy. Czy mógłbyś się odnieść do tych badań? Tak, no to są takie badania, które są z
sprzed wakacji i one dotyczą tego, w jaki sposób to myślenie Polaków sobie szło, czyli mamy pewien przekaz medialny i co z tym robią Polacy. Więc zauważmy, że najwięcej osób, prawie 1/3 Polaków uważa, że przebywanie w bardzo wysokiej temperaturze pomaga w leczeniu koronawirusa. Tak? Czyli jeżeli mówimy, że coś mamy przygotować albo że w lato to nie chorujemy, ludzie to sobie jakoś tam składają i uważają, że jak, nie wiem, może wejdą do sauny, to będzie lepiej. Więc tutaj no, trudno powiedzieć, co to znaczy przebywanie w bardzo wysokiej temperaturze, chyba nie takiej, która gotuje nam tkanki, no ale powiedzmy, że jeżeli część osób myśli, że jak będzie gorąco, to wszystko będzie w porządku, no to to jest dramat, tak? To jest 1/3 respondentów, więc myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. Druga rzecz, która rzuca się tutaj w oczy, to jest to, że ludzie uważają, że witamina C jest skutecznym lekiem na koronawirus. Czyli jeżeli my czujemy się bezradni, no to szukamy, przynajmniej 1/8 szuka takiego sposobu na to, żeby jednak jakoś prosto to załatwić, nie? Więc tak, witamina C, jakieś wlewy witaminowe i zauważmy, że jest część osób, które powtarza tego typu rzeczy w sieci, buduje na tym swoją wiarygodność i także budują swoje szarlatańskie biznesy. No i teraz pytanie, z czego to wynika? Chyba wynika to z tego, że my w dużej mierze jesteśmy poddani reklamom, które dają nam jakiś magiczny świat. Często widzimy jakiś dziwny środek, który biegnie po naszym organizmie, coś tam, jakieś czerwone ogniska rozwala. Tak? To jest całe to myślenie magiczne, które jest w reklamach, powoduje, że my raczej wierzymy w magię, niż realnie wiemy, co się dzieje z tymi substancjami i z naszym organizmem. Tak, jeszcze więc widać tu zresztą, że 11% myśli, że spożywanie alkoholu zabezpiecza przed koronawirusem i że ten koronawirus nie jest zagrożeniem dla ludzi młodych. Zobaczmy jeszcze kolejne 2 slajdy. Dobrze, no to jest bardzo ważne, ponieważ my mamy duże myślenie, znaczy w Polsce to ono jest charakterystyczne, ale też na całym świecie są takie grupy, które wierzą w spisy. Tak? I teraz można powiedzieć, że jeżeli już wierzymy, że jest ta pandemia, że ona jest, to że ktoś chce za jej pomocą coś zrobić. Okay? Czyli no, to na przykład, że koronawirus został stworzony w celu pozbycia się starszych osób. Słuchajcie, no więc jeżeli rzeczywiście 1/8 osób zgadza się tych pytanych, że jakieś osoby chcą naprawić system emerytalny, chcą się pozbyć starszych osób i to jest powodem pandemii, to trudno o lepszy dowód braku zaufania w społeczeństwie. Także bardzo trudno jest, jeżeli jest powódź, nosić worki, jeżeli nie wierzymy sobie wzajemnie i jeżeli jest tak, że w sytuacji zagrożenia my raczej szukamy intencji, jakichś niecnych intencji, no zwłaszcza takich osób jak lekarze czy farmaceuci. Dla mnie to jest porażający wynik, że wymyślimy, że inni, ci, którzy mają służyć społeczeństwu, chcą po prostu pozbywać się starszych osób. Tak? Trudno mi też wyobrazić sobie cały mechanizm pozbywania się starszych osób i dlaczego by to miało działać. Więc to jest pierwsza rzecz przy tych starszych osobach. I druga rzecz to jest wielka nieufność dotycząca Big Pharma, tak? Czyli że to koncerny farmaceutyczne są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się chorób. No, jest to jakieś połączenie. Często jest tak, że lekarstwa, tak, farmaceutyki kojarzą nam się z chorobami, więc czasami sobie odwracamy. Ale jeżeli jest tak, że część osób, parę procent, co 20 osoba wierzy, że lekarstwa, które mają za zadanie pomóc osobom chorych na koronawirusa, tak naprawdę pogarszają ich stan, albo że lekarze podkręcają ciśnienie w respiratorach po to, żeby rozerwać ludziom płuca, no to jest fatalne. Tak? To jest fatalne. Więc te wszystkie hejty, o których słyszeliśmy, których lekarze doświadczali, że to oni są, że to oni dążą do rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponieważ mają za to jakieś pieniądze. Tak, tak, to jest bardzo coś innego, no to pokazuje, że nałożenie się nieufności, nałożenie się niezrozumienia, nałożenie się takiego narzekania na służbę zdrowia,
że ci ludzie na pewno mają jakieś swoje interesy. Rzeczywiście jest tak, że Big Pharma ma różne swoje interesy, ale są tak duże obostrzenia związane z wprowadzeniem jakiegokolwiek leku na rynek, także że mówienie o czymś takim jest bardzo, bardzo złe. Tak, Więc oczywiście. Wszystkie leki muszą być sprawdzane. Teraz przejdźmy do mediów tradycyjnych, bo to, że ciężko jest w jakiś sposób kontrolować ludzi w mediach społecznościowych, to jest fakt, ale niestety zdarza się, że również w mediach tradycyjnych zdarza się jakaś dezinformacja, jakiś fake news puszczony na antenę. Jak to jest, że w mediach, które powinny tak naprawdę czuwać, te informacje nieprawdziwe się zdarzają i co najważniejsze, co można z tym zrobić? W mediach tradycyjnych nie ma standardów zachowywania się podczas zagrożeń. W związku z tym, że większość mediów pracuje na reklamach, czyli oni tak naprawdę są po to, żeby sprzedawać uwagę widzów, to nawet w tych sytuacjach, które dotyczą zagrożeń, chorób czy jakichś innych dużych zagrożeń, one działają standardowo. A takie standardowe działanie to jest na przykład zapraszanie do jakiegoś tematu lekarza i celebryty. Nie? I teraz można, powiedzmy, spodziewać się, co będzie mówił lekarz, zwłaszcza jeżeli jest utytułowanym lekarzem z jakiejś jednostki. Natomiast trudno powiedzieć, co na ten temat sądzi celebryta, zwłaszcza, że najczęściej, jeżeli ktoś jest na przykład windsurferem, to on bardzo dużo wie, ale o tym, skąd wieje wiatr i jak skręcić deską. Nie? Natomiast nie sądzę, że on będzie wiedział coś na temat tego, w jaki sposób na przykład testuje się leki, albo jakie są procedury szpitalne, albo jakie są systemy zbierania danych. W związku z tym ta słynna sytuacja, pytanie na śniadanie, w której do lekarza znawcy wirusów odniósł się celebryta, który mu zaprzeczył i zaczął go w pewien sposób dyskredytować, no to jest pewien skandal. Ale w sytuacjach zagrożenia wiadomo, że media muszą być dużo bardziej czujne, zwłaszcza w obliczu takich skandali, i muszą mieć pewne standardy. Czyli jeżeli mamy mówić odpowiedzialnie i nie powodować, że po takim programie część osób przestanie nosić maseczki, tak, i będzie zarażać innych, jeżeli będzie miało koronawirusa, to mówimy, nie wpuszczamy osoby niekompetentne. Nie wpuszczamy osób, które mogą mieć pogląd oparty na jakichś pogłoskach, tak, a tam jakby całym argumentem mistrza surfingu było to, że on ma koleżankę w Stanach Zjednoczonych, która mu powiedziała. Tak, czyli musimy wypracować standardy, a tak naprawdę tym standardem jest to, żeby wpuszczać osoby, które się faktycznie znają, słuchać osoby, które się faktycznie znają na danym temacie, no bo przecież potem media mogą być odpowiedzialne za życie i za zdrowie innych. Jacku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było ostatnie pytanie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć. Cześć, do zobaczenia. Żyjąc w czasach pandemii, powinniśmy przestrzegać zasad, które pomogą nam się od niej uwolnić. W kontekście tej, która dotyczy dezinformacji, wystarczy tak naprawdę pamiętać o kilku kwestiach. Są nimi m.in. odpowiedzialność za swoje słowa, zaufanie specjalistom, którzy znają się na omawianym temacie, czy konieczność weryfikacji źródeł. Dotyczy to nie tylko osób wypowiadających się na swoich kanałach społecznościowych, ale także instytucji takich jak telewizja czy radio. Te powinny wypracować pewne standardy będące sitem weryfikującym to, co prawdziwe, a co nie. Przecież to kwestia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny, oczywiście w piątek. Do zobaczenia.